Witajcie, jest 17 kwietnia, drugi dzień po kwarantannie. Ja wyjechałem w góry, jestem w Tatrach, w Tatrzańskim Parku Narodowym. Zobaczcie, co się dzieje. Jest godzina gdzieś 7.20. 17 kwietnia, proszę Państwa. I pada śnieg jeszcze. Ja dzisiaj wyruszyłem. Widać te ścieżki, idę niebieskim szlakiem. Ruszyłem z Doliny Małej Polany. Przysłop Miętusz już zaliczyłem. No i jestem za tym przysłopem. Już jakiś tam kilometr, dwa. Chciałbym powiedzieć, że tak jak ta kwarantanna, może to jest zbyt małe porównanie, ale jakaś udręka to jest, nie? Była to jakaś udręka. Tak widzicie, po takim czasie przychodzi zawsze moment, chwila, gdzie mamy odetchnienie, ulgę, radość. Góry to są piękne rzeczy, ja od małego chodzę w górach. W szczególności po całym każde ferie spędzałem w górach. No jednak nie spędziłem ostatniej klasy licealnej, ale mieliśmy takie wyjazdy klasowe, internatowe, z internatu, że wyjeżdżaliśmy w Lublinie gdzieś tak 22, 3 pociągiem do Zakopanego, rano 5, 6 Zakopanem na kwatery, rozpakowanie się, przygotowanie się, godzinę, półtorej i heja w góry. Niesie taką kierowniczkę jeszcze panią Hannę, nazwisko będę mówił, i ona była taka zawsze rygorystyczna, potrafiła po głowie dać jak trzeba było. No i ten cały tydzień jak spędzaliśmy w górach, to robiliśmy grubo 100 km, dzień w dzień, nie ma zmiłuj. Patrzcie, nie wiem, czy będzie widać. Widzicie? Tutaj. Tu. Chcę wejść. Wejść na wierchy czerwone. Małoszczanka, jakoś nie pamiętam. W każdym razie ja wszystkie lata zawsze gdzieś tam Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska, Morskie Oko, Giełun, inne te wszystkie praktycznie schroniska, a nigdy mi się nie udało wejść na te czerwone wierchy, przejść właśnie z Kasprowego wierchami tam właśnie w kierunku zachodnim. No i teraz właśnie od tej doliny, nie, od małej doliny, od małej doliny Małej Polany, przed Kościeliskiem, Doliną Kościeliska, właśnie idę w kierunku wierchów. No po prostu zobaczcie, jak jest pięknie. Ja już nie wiem, czy będzie widać. Nic, może nagram drugi jeszcze film. Już będę na wierchach. Choć dzisiaj jest widoczność, jaka jest. Nie zapowiada się, żeby było lepiej. I tyle. Odnośnie tego, co się dzieje. Co czytam u Henryka na forum, u Bartka. Wspaniałe słowa. Słowa Boże. Ja. W szczególności tam Maxima Express. Ciągle te filmy z wojsk. Ja mieszkam blisko granicy. Praktycznie zawsze mam poligon. Po drugiej stronie strzelają. Wcześniej radzieccy towarzysze. Dzisiaj białoruscy towarzysze. No i jakoś do tego spokojnie podchodzę. Bóg, jeżeli będziemy wielkim sercem się modlić o pokój, o przyszłe, rychłe przyjście Chrystusa na ziemię, Bóg nie dopuści do nas wojny, cierpienia. Nie dajmy się temu, po prostu żyjmy. Nie dajmy się zafiksować w kółko powtarzane informacje o tych oszustwach, o tych szczepieniach. To co Henryk też ostatnio spowiedź ratownika zamieścił. To właśnie moich rejonów. Wojtek Sumiński. Pan Wojciech Sumiński. Jakby tam na niego nie mówić.
To on właśnie zrobił, to zrealizował. Białej Podlaskiej. No i powiem wam, nie wolno się, to po prostu się trzeba wyłączyć totalnie. Mieć to głęboko gdzieś, w czterech literach. I żyć swoim. Nawet jeżeli by przeszło najgorsze. Też siłą woli, mocą łaski Bożej jesteśmy w stanie wszystko ogarnąć w najgorszych czasach. Teraz widzicie, mam jutro bieg jeszcze. Przyjechałem na te dwa dni, powiedziałem, a rąbię, ile można siedzieć w jednym miejscu. Już mam 3 km ponad. Zaczynałem na około 600, ponad około 680 metrów. Teraz jest 818, ale w międzyczasie byłem na tym przysłopie, tam było 900 coś grubo. No naprawdę, podejścia są fajne. Takie jak trzeba. Sam raz, żeby nogi zahartować. Troszkę mało piję, mało wziąłem. Ale podstawa takiego wyjścia to dwie bluzy na zmianę. Taka jedna bardziej polarowa. Lampa czołówka, nie daj Boże, gdy ci się stało. Mam też taki namiot, schronienie termiczne, gdzie mogę się rozłożyć. Dobre buty oczywiście. Jak te choćby. Z nakładką. W zasadzie mogłyby być i te raki, ale raki nie ma potrzeby, bo świeży śnieg i raki często właśnie sklejają ten śnieg. Robi się jeszcze grubsza warstwa. Ciężej się idzie. Bracia i siostry, co ja mogę wam powiedzieć? Życzę wam błogosławieństwa Bożego. Obfitości. Żebyście wzrastali w duchu. Póki co możecie ze mną, choć te migawki z boku, szczątki, podziwiać, ale powiem wam, naprawdę coś się dzieje na tym świecie. Ja nie pamiętam 18 maja, 17, był taki śnieg, jest na minusie, jest minus 1, minus 2. Pytam się starszych, no nie pamiętają. No chyba, że tu jest jakiegoś górala torwę. To może ci górale zawsze mają gadane, bo ktoś powie, że coś kiedyś było. Tak, a nie inaczej. Ach, popatrzcie. Właśnie jak się tak intensywnie chodzi, to te całe wydzieliny, które mamy w nosie i w gardle, oczyszcza to nas wszystko. Możemy to ładnie wycharatać. Nie ma co się wstydzić, chociaż ja tego nie robiłem przy kamerze. No zobaczcie. Kiedyś jak byliśmy właśnie w klasowych tych wycieczkach, w turnusach, to się brało właśnie. O tak. Jak ktoś szedł z przodu, to zrzało się śnieżką. Te gałęzie ze śniegiem i śnieg leciał. Zwyczaj na jakieś dziewczyny. Raz jeden, nie zapomnę, mieliśmy takiego wychowawcę też z AWF-u. No i tak rzucaliśmy na potęgę do przodu i to daleko. 20-30 metrów. W pewnym momencie ja rzuciłem. Ciężka leci, ten wychowawca się odwraca i buch, okulary, twarz. Nie zapomnę, to było, ja bym już przerąbane do końca. A jeszcze, żeby było śmieszniej, bo żeśmy wtedy szli reglami, zmieniliśmy chyba decyzję, albo to już było na drugi dzień, nie pamiętam. W każdym razie,
kolejną sytuację było taka, że na tym samym turnusie zachodzimy na morskie oko. Pogoda była gdzieś taka, no, padło śniegu, bo to był styczeń, luty. Były takie lata, że już w lutym były roztopy, a oblodzone wszystko było. To wyobraźcie sobie, myśmy nam odbiło, przeszliśmy przez zamarznięte, rozpływające się jezioro, morskie oko. Znaczy, do połowy mniej więcej, tak jak się idzie na skróty przez jezioro na Czarny Staw. I tutaj połowie w prawo skręciliśmy i tak centralnie jest schronisko, to taki jest, no po prostu płaski stok od jeziora. I żeśmy tam chłopakami, bo tam jeszcze Maciek był, chyba z 2-3 osoby. No i żeśmy tam weszli na ten stok i takie wielkie 21 LO. Już nie napisaliśmy, że Lublin. W każdym razie 21 liceum ogólnokształcące. Ludzie, wiecie co to się działo? Nasza kierowniczka zobaczyła przez lunetę, że my tam chodzimy, udetujemy poza szlakiem, że wiadomo, mandat i te inne rzeczy. Zaraz wychowawca pobiegł za nami. Wpadł prawie po kolana w wodzie. Lód mu się zapadał. Jedną nogą, drugą jakoś uciekł. Ja pierdzielę, żebyście zobaczyli naszą kierowniczkę, jak wróciliśmy. Latała wokół nas jak wściekły pies. Ujadała. Idioci, kretyni. Nie zapomnę tego. To są wspomnienia, których nic nie wymarzę. I warto takie wspomnienia mieć. O kurde, patrzcie zaraz. Teraz zobaczymy, czy to da radę zobaczyć. Będzie słabo, ale może. Ja nie widzicie tego. Tam. Pięknie. Dobra. Będę kończył, bo to gadająca głowa w kółko. Nic dobrego. Dobra. Trzymajcie się z Bogiem i myślę do drugiego filmu. O, teraz. Poczekajcie. Teraz może będzie widać. O, widać. Widać. Z Bogiem do następnego filmu na szczycie.